Flojem. Finałowy podjazd Mistrzostw Świata w indywidualnej jeździe na czas. Górka niczego sobie, ponad 3 km, prawie 3,5. Organizatorzy podają, że średnie nachylenie wynosi powyżej 9%, aczkolwiek momentami mamy powyżej 15% na 50-100 metrowych odcinkach. Końcówka podjazdu nieco się wypłaszcza, po 30 kilometrach chyba nie będzie to miało już większego znaczenia, bo wszyscy będą już tak wyjechani, że będą marzyli, żeby tylko Floy Banen zjechać w dół. Wam za to polecam naprawdę po prostu tutaj podejść, bądź też podjechać na rowerze, jeżeli zabieracie ze sobą. No to zaczynamy. Zjazd w prawo i finałowy podjazd pod Floy Banen. No i zaczynamy serpentyny. Jak popada, może być naprawdę ciekawie. Teraz będzie odbicie w prawo, w lewo i zacznie się dosyć stroma część, powyżej 10% na początku. Wjeżdżamy do stadionu. Zaczyna się wisienka na torcie. W oddali Urliken. To znak, że już jest nieźle. Że będzie to jakiś 28-29 km trasy. Naprawdę nie zazdroszczę. Dalej, bo niedługo meta. Ostatnie 500 metrów wyłożone całkowicie nowym asfaltem.